Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony LLBK i znajdziemy się ponownie, moi drodzy, w Heroesach. Pozwólcie, że tylko jeszcze delikatnie wyraję mikrofon. I wracamy z naszą wspaniałą armią liszy. Przecież liszów na podwój północy, bądź też po prostu podwój czegokolwiek, bo ostatnio się podziały takie rzeczy, że miałem po prostu już dosyć. Pamiętam, że nam odbili gdzieś tutaj zamek, który był, tak, on tam był na północy właśnie. I znowu był to gracz brązowy, jak się nie mylę? To był chyba gracz też brązowy. Tak, wiem, że jeden z bohaterów przeciwnika już został pokonany przez nas. Pobiorę sobie wszystkie te rzeczy, bo to mi się akurat przyda. Z tej fabryki machin wojennych. Na pewno spróbuję jeszcze tutaj zielonemu trochę popsuć szyki. A po prostu jest to naprawdę irytujące, jak oni nam tutaj wjeżdżają i cały czas wszystko psują. Wiecie co, weźmy tą szkieletarnię, rozbudujemy też tamtą. Tak jakby zróbmy to miasto do końca, na maksa. Bo nie wydaje mi się, żebym potrzebował robić coś w inny sposób tutaj. Mam nadzieję tylko, żeby moje oczekiwanie tutaj, to przedłużanie tak naprawdę tego, co robiłem, nie wpłynie jakoś bardzo ultra źle na moją sytuację aktualną. Grupa czarnych smoków, o kurde. I co zaatakuje na nich? Na nie w sumie. Zabiją mi trochę tych arcyliszy, ale chcę zobaczyć, co one tam ukrywają ciekawego znowu. Okej, co ja zrobiłem? A, mój błąd, głupi zresztą. Ale i tak smoki padają. 17 za 12. Ekspert magia ziemi czy zaawansowana magia ognia? Szczerze mówiąc, to obojętne mi to szczerze mówiąc. 6 arcyliszy i tak uzyskałem. Co to jest? Fort na wzgórzu. Co on mi daje? Aha, po prostu to jest możliwość ulepszenia dowolnej jednostki. Okej, ciekawe. Znaczy, nie narzekam. No, szczerze mówiąc, te smoki to raczej... Tak naprawdę, jakby na tej spierze liszów, to mi naprawdę nie robi różnicy jakiejś niesamowicie wielkiej. Natomiast no, po prostu było to ciekawe. No oprócz stoczni tak naprawdę już wymaksowaliśmy to miasto, więc jedyne co mi pozostaje to wziąć Finasa i zaatakować tego gnoja. O, Xi akurat, patrzcie. A to niedobry. Się sprzymierzył z wrogami. O Jezus, jeszcze biedny. O Jezu, on naprawdę uciekł. Właśnie, nie sprawdziłem nadal co daje ucieczka, będę musiał to zrobić. Ale to zrobię po filmie, jak nie zapomnę. Mam nadzieję przynajmniej taką. Tak, i to podbił mi brązowy i to jest najgorsze, tak? Brązowy czy pomarańczowy? Brązowy, czyli brązowy ma w tym momencie dwa miasta. Niedobrze dla mnie, bo mu tak naprawdę głupio oddałem te dwa miasta. Ale no tak czy tak ta armia nasza z Sandro na czele to jest coś, co tutaj wygra. A widzisz, jeszcze na miasto fioletowego mogę tutaj natrzeć. Dobra, przeprowadzimy to natarcie na pewno. To jeszcze mam harpy, z którymi mogę zawalczyć. Tak, chcę je atakować. To jest zawsze jakiś dodatkowy... zasób jednostek. Czy lisze sobie poradzą, no nie poradzą sobie i tego się spodziewałem właśnie. No tak czy tak, smoki właśnie tutaj to kończą. Dziękuję. Podstawowa inteligencja, raczej wolę zaawansowaną skuteczność ataku. 19 kości jeszcze dostaliśmy, super. Jest to dla mnie naprawdę wystarczające. Jeszcze pójdziemy tutaj po kamień doświadczenia. Trzymając co rekrutować tutaj dodatkowe jednostek nie ma co, bo po prostu one są zbyt nisko poziomowe. Ale za to po prostu całą resztę będziemy robili sobie tutaj na spokojnie jeździli. Może trochę pozdobywamy. Myślę, że już Finasem możemy spokojnie wyjechać i zacząć jakieś takie większe rozboje. Rzeczywiście. Natomiast na miasto fioletowego atakujemy absolutnie bez żadnego pytania nawet. Nie rozdzieliłem sobie odpowiednich jednostek. To jest akurat mój błąd jedyny, który teraz widzę. Ciekawe. Zaatakował i zniszczył mi nawet namiot medyka. Ale kurczę, mamy bardzo... A, bo on miał tutaj bohatera. Bardzo... szybkie jednostki tam naprawdę, które były w wielu wypadkach szybsze ode mnie. To był jedyny problem w całości. Myślę, że tak na namiot medyka chciałbym przeprowadzić, aby uderzył właśnie w tych obserwatorów. A to nie są już obserwatorzy, to są złe oczy w tym momencie. Myślę, że te ataki no nie dadzą sobie jakieś ultra rady, bo są niestety przez mury przeprowadzane. Ale myślę, że w drugiej turze my już jesteśmy na zwycięskiej pozycji wtedy. Tak też się spodziewałem. Znaczy, no stracimy tutaj trochę jednostek, ale myślę, że odzyskamy sobie większość z nich tak czy inaczej. Okej, kolejny atak tam na uczników, w sumie choć jeszcze to był jeden, ale i tak myślę, że sobie poradzimy z tym wszystkim. Na złe oczy jeszcze jeden atak. No i jest ostatni u drzewcy, dziękuję, tak? To były drzewca, albo enty. Nie jestem pewien. Straciłem 11 liszów, przecież liszy. I zyskałem 24, super. Czy mam tutaj jakąś możliwość rekrutacji? Mam możliwość rekrutacji, to też zrobię. Na wszelki wypadek, wiecie, nigdy nie zaszkodzi tego to zrobić. Portal przyzwania też chętnie wybuduję, to są 2,5 tysiąca, a są tutaj dodatkowe, dobra, nie będą demony, cokolwiek. Zresztą specjalnie mi się to widzi. Tego co pamiętam, to ten portal przyzwania różne jednostki nam daje, nie zawsze te same. Tylko nie wiem, czy one się chyba co tydzień jakoś zmieniają, czy coś takiego. Dobra, no mniejsza, na razie to zostawmy. W każdym razie teraz niech tutaj pojedzie nasz
Sandro i już mamy armię troglodytów. A nie, okej, to są, myślałem, że armia troglodytów przeciwko nam, wiecie, przyzwyczajenie, że przeciwnik zawsze gdzieś tutaj ma jakąś taką małą armię, którą będzie chciał nas zetrzeć w pył. Dobra, znaczy wiecie, to jest zaskryptowane, oczywiście o tym mówię. Dobra, 1050 punktów doświadczenia, hura. Nie wiem, w ogóle nam się to nie przyda. Tutaj musimy odbić ten staw z klejnotami, bo zaczyna mnie to irytować, że tutaj cały czas mi wjeżdżają i sobie robią co chcą przeciwnicy. Nie, wyruszymy już finansem rzeczywiście tam na północ. Ja widzę, że się znowu panoszą, kurczę, pełno tych przeciwników. To mnie wkurzy, że oni mają pełno jednostek, pełno bohaterów. I przez cały czas mi to odbijają, a ja nie mam też... O, dobra, kolejne rzeczy podbijamy, tym razem od zielonego. Ja nie mam po prostu czasu ani możliwości, żeby po prostu większą ilość tutaj sobie bohaterów. Może nie tyle zrekrutować, co raczej po prostu żeby nimi jeździć, bo nie ma za bardzo jak do końca. Myślę nad rozwinięciem tego drugiego miasta, ale chyba sobie to daruję, tak szczerze mówiąc. Brązowi i pomarańczowi są strasznie silni, z tego co mi się wydaje teraz. Więc wolałbym na nich nie trafić. Znaczy, może inaczej, trafiłbym na nich i bym ich rozwalił, ale wolałbym, żeby jeszcze nie urosł, żeby nie urośli już bardziej w siłę, bo potem będzie rzeczywiście z tego dosyć spory problem. Prawdopodobnie. Ile w ogóle on ma, ten finans ma jednostek? No bo wcale ta armia nie jest jakaś ultra duża. Boi mi tylko to, że on tych arcyliczb nie może sam robić, bo nie ma tego artefaktu. Ale to jest jedyny mój ból. No i cały czas jest spokój, bo tutaj widzę, że fioletowy się rozbija trochę. Nie może przejechać nigdzie, bo się, nie wiem, czy się nas boi tutaj. Jakby, o, znaleźliśmy kolejny zamek, super. Prawdopodobnie już zielonego, co? Nie jestem w stanie powiedzieć w sumie nawet, bo nie ma flagi tutaj. I też po najechaniu też nic nie dzieje, więc okej, okay. Trudno. Przejdźmy tutaj i szczerze mówiąc, atak na brązowego, czy... Ja nie chcę, ja zdecydowanie nie chcę atakować brązowego, ale może się to bardzo źle dla nas skończyć. Tak jak mówiłem, to może być bardzo, bardzo niefajne. Horda w ogóle szkieletów tutaj jest, lol. Może to być bardzo niefajne dla nas, jak się z nimi zetrzemy. A 50 szkieletów to jest horda, ja dziękuję. No, przecież ja te 50 szkieletów teraz dwa rozwalę. Dziękuję, już druga tura. Oj, tam co, nie walnąłem niestety. Ale to była inna jednostka, więc tak, 50 szkieletów się poszło walić, ja dostałem 14 kości i z tego super. A, tutaj jest fioletowy cały czas, czyli on tak nisko aż tutaj jest. To on raczej szans na dojechanie do góry, tam do swojego miasta poprzedniego, to już nie ma. Dobra, w takim razie finał skończy turę. Tutaj pełno oczywiście bohaterów przeciwnika się panoszy. Już jest ten brązowy, to już... Oho, jeszcze ten brązowy walczy z innymi. No nie, ten brązowy to będzie dla nas największy problem, myślę. Myślę, że będzie trzeba naprawdę go scharaszować potem. Ostro. Okej, kolejna kopalnia siarki, spoko. Tu jest jeszcze coś zielonego, kolumna grozy. Będzie trzeba się tam przejechać w takim razie. Ja staram się na siebie, wiecie, odbijać po kolei wszystkie rzeczy, które są przeciwnika, które należą do przeciwnika. Damy tą odkrywkę siarki. A to jest odkrywka siarki, a nie kopalnia siarki, okej. Tutaj zwiększmy atak temu finansowi, chociaż on był tak naprawdę przeznaczony do obrony, ale myślę, że atak będzie mimo wszystko w tym wypadku trochę lepszym pomysłem. I tam niebieski gracz za nas przejechał, dosłownie tak za nas. Jeśli będzie tutaj coś, wiecie, niebezpiecznego, to ja się na spokojnie tutaj ogarnę. I zielony został wygnany. Zielony w tym momencie nie ma miasta, tak? Czy jest to miasto? To jest miasto... Aha, jest pomarańczowego. Okej, wybacz, nie zauważyłem tej flagi, że ona jest tutaj na górze. Tutaj mamy jeszcze... Wie co, jest dylemat. To dosyć spory. Czy ja powinienem atakować tutaj? Bo szczerze mówiąc, mam przewagę liczebną i to sporą. Ale w tym momencie, w chwili obecnej, może się do nas naprawdę bardzo, bardzo źle skończyć. Bardzo na ich liczebność, jakby na to nie spojrzeć. Ale śmierć to są żywe jednostki, tarcza ognia, animator. Nie, kula ognia. W ten sposób. To był jedyny w miarę sensowny czar, przecież nie wiem, jak wygląda to zresztą, bo nie, ja naprawdę się nie znam za bardzo na czarach w tej grze. Niestety. No nie, nie jest za dobrze, powiem szczerze. Te smoki nasze tam chyba padną, ja ich tam miałem 9, a one długo niestety nie pożyją. Mogę się tak nimi nie rzucę, ja z drugiej strony chciałem od razu wyłączyć arcylisze przeciwnika tutaj z gry. Jezu Maria, 107 kościejów mi zabili. Ała. Ała, to bardzo bolało w tym momencie. Dobra, atak myślę, że na smoki tutaj. No i dupaj, w tym momencie traciłem 9 upiornych smoków. Na nic. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Okej, dalej atak na upiornych rycerzy.
jest niefajnie. Szczerze mówiąc, boję się, że możemy to nawet przegrać. Mimo, że wcale nie mam jakiejś złej sytuacji tutaj, jeśli chodzi o nasze możliwości. Kościeje, no to atak na tych upiornych rycerzy. Naprawdę te kościeje, jak one są słabe strasznie. Wydało mi się, że są mocniejsze. Ja miałem ponad 200, one prawie nic tutaj nie zrobiły i nic nam nie dały. Myślę, że te zombie jakieś cofną tutaj jeszcze do tych naszych arcyliszów. Ale chyba się cofniemy ogólnie też do miasta, jak tutaj się to skończy. Mam nadzieję, że szczęśliwie dla nas oczywiście. Znaczy, wydaje mi się, że to wygramy z palcem w nosie, ale wiecie, o co mi chodzi, tak jakby na... Mimo wszystko nie spodziewałem się, że to aż tak ciężkie, będzie aż tak ciężkie dla nas. Też patrząc teraz, jak to idzie, to wcale nie jestem tego taki pewien, że nam się to uda skończyć z naszym zwycięstwem, tak? Tutaj głupio może te szkiety uderzyłem, ale szczerze mówiąc, to nie chciałem tych wampirzych lordów, dlatego że bałem się po prostu obrażeń, które otrzymam. Bardzo niefajnie się dzieje. Bardzo, bardzo niefajnie się dzieje. Dobra, to on już niech na arcylisze leci, bo jakby te arcylisze są naszym większym problemem teraz. Zombiaki też atakują. Kurczę, bardzo słabe są te jednostki. Oprócz arcyliszów tak naprawdę nie ma tutaj za bardzo sensownych jednostek innych. Dobra, atak teraz na wampirzych lordów, bo i tak tamci nie zaatakują, bo są w zwarciu jakby. Na to nie spojrzeć. No i GG, no już koniec praktycznie. Koniec, tak jak myślałem. Udało się, zobaczcie na naszej straty, tak? Nasze straty były dużo większe. Dużo większe niestety. To tak bardzo dużo większe. Niedobrze. Cofamy się w takim razie. Żałuję w tym momencie tego, co zrobiłem. Niestety, wybaczcie mi. Czasem i mi się zdarzy taki głupi błąd popełnić. A szczerze mówiąc, nie wiem do końca dlaczego. Czy przez to, że używałem za mało czarów, czy też... Myślę, że to chyba przez te smoki, że je tak głupio wyrzuciłem do przodu na sam początek. To jest moja opinia, taka pierwsza lepsza, która mi przychodzi do głowy, że właśnie z tego powodu głównie się stało, co się stało. Tutaj mam sens w ogóle jechać już. No nie no, bo tutaj wszystko jest teoretycznie moje, tak? Tak, jedynie fabryka machin, żeby zdobyć namiot medyka, jeszcze mówiąc to, wiecie, mech. Ja sobie użyję monolitu przejścia, uważam, w tym miejscu. Bo to będzie dla nas sensowne. I wracam się finansem, aby to dokończyć. Z kim walczyliśmy? Z niebieskim. Więc co, pójdę do miasta i ogarnę, co się tutaj dzieje. Jak tam niebieski? Si ma teraz najmocniejszego. Ilu ma bohaterów? Też dwóch. Czyli to jeszcze mógł nie być jego najsilniejszy. Najsilniejszy bohater. No my jesteśmy najsilniejszego bohatera aktualnie ze wszystkich istniejących. Brązowy w ogóle ma takiego dziwnego bohatera, tego najmocniejszego, no ale cóż. Szczerze mówiąc, brązowy po prostu ma chyba za dużo, ma bardzo dużo bohaterów. Nie, ma też tylko dwóch bohaterów. Pomarańczowy ma tak wielu bohaterów. Okej, czyżby pomarańczowy tutaj jakąś... Tak. Pomarańczowy też ma dwa miasta, czyli pomarańczowy się tutaj pozabawiał ostatnio. Ciekawe. Czyli to nie są brązowego, tylko pomarańczowego miasta, tak? To jest rzeczywiście pomarańczowe. To jest rzeczywiście pomarańczowe. Cholera, ja myślałem, że to jest brązowego. Jeszcze chciałem na niego nacierać tam, prawda, mocno. Okazuje się, że jednak to pomarańczowy nam tutaj taki syf zrobił. Natomiast zdziwiłam bardzo dużą wizję w podziemiach i to mnie dziwi. Tam już widzę... Czyby trzeci bohater pomarańczowego, czy ja się mylę? Że się mylę. Mam nadzieję, że się mylę, szczerze mówiąc, po części. A i ten moment przejście mnie prowadzi do kolejnego miejsca. Żebym tutaj do podziemi... Tak, do podziemi trafiłem aż. Oj, powiem wam, że oprócz tego miasta, to będzie tutaj dosyć ciężko. Zakładając, że to jest... Znaczy, jeśli to jest jeden bohater, to jeszcze pół biedy. Jeśli jest tutaj więcej ich, to może być rzeczywiście problem. Ja się, tak jak powiedziałem, wracam finansem do miasta, bo tutaj i tak nas nic nie zaatakuje raczej. A może mogą być tego jedynie problem. Kurczę, już 13 minut minęło. Ja nie zrobiłem nic w miarę sensownego. Oprócz tam trochę przejęcia tej północy, powiedzmy. Bardzo, bardzo niedobrze. Ten pomarańczowy mnie boi się jeszcze z tej walki z pomarańczowym, starcia z pomarańczowym. Teraz, czyli nie tędy możemy przejechać. Oj, niedobrze. O, to też nie jest to. A, patrzcie, takie monolity przejścia, które są do niczego tak naprawdę. Ciekawe. Znaczy, to jest naprawdę interesujące, że zrobili coś takiego twórcy, że wiecie, że... O, myślimy, że o, już zaraz sobie tam przejdziemy. No nie, 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 nie. Nie przejdziesz sobie, hehehe. Chociaż chyba, że tutaj... W tym miejscu, ja wątpię, mi się wydaje, że to będzie już koniec. Tej jakby mapy, można tak powiedzieć. Ja sobie wszystko tutaj ulepszę, w sensie szkielety na kościeje. I wrzucę ich tak, bo szczerze mówiąc, to oprócz tego nie mam za bardzo jak się bronić, więc zostawię, myślę, że finansa w mieście. Bo już tak mi nic nie pomoże. Brązowy się tam cały czas rozwala po południu mapy. Pomarańczowy atakuje tutaj na zachodzie. Więc trzeba go zaraz ścisnąć troszeczkę. Tak powiedzmy sobie szczerze.
Okej, okay, też coś jest. To są bohemoty. Jest ołtarz ofiarny. Szczerze mówiąc, czy potrzebuję... Czy potrzebuję tego jakoś tak bardzo? No mogę zaatakować, ale szczerze mówiąc, to są punkty ruchu, których mi szkoda. Więc chyba po prostu tak, chyba po prostu zaatakuję tego pomarańczowego, który się tutaj panoszy, bo to jest strasznie irytujące powoli. O, miesiąc plagi, czyli połowa populacji mniej, super. Wydaje mi się, czy to też będzie się tyczyło szkieletów, bo w sumie... Patrzcie, nie umarli, to prawda połowa plagi, znaczy plaga jest, to połowa umiera, tak? Więc no wiecie, o co mi chodzi, tak? Jest to w miarę byłoby to ciekawe. Nie, w ogóle nie dostaję żadnych jednostek, nieważne gdzie by to nie było, tak? A nie, tutaj dostaję połowę. A tam nie dostałem nic. Okej. Okay. Jakby, okej. Okay. Co ja tu zrekrutowałem? A te, no te demony, ale one są chyba całkiem niezłe, jak dobrze pamiętam. Tylko przydałoby się, żeby było ich więcej i wielkie minotaury. Wielkie minotaury są tutaj, czy nie są w tym zamku? Chyba nie są z tego zamku. Są z tego zamku, okej. Okay. To harpie dostałem, tak? A, harpie nie mogłem zrobić, bo mam harpie wiedźmy. Musiałbym tutaj bohatera jakoś rzucić sobie. Czy mogę sobie, czy mnie stać na jakiegoś bohatera? Gdzie jest, tutaj będzie tawerna, tak? Tak, jest nekromanta. A, zapłaćmy mu, czemu by nie? Dobra, czekajcie. Rzucę mu tę harpię, a raczej jej. Rozpuśćmy ten oddział, zizbendujmy go. Rekrutujmy normalne harpie i od razu ulepszmy do tych harpii tych lepszych. I z taką pseudo-armią, no nie no, ona też będzie musiała siedzieć w zamku, no ale przynajmniej będzie miała jakieś czary czy coś, tak? Tak liczę przynajmniej. No, gildia ma go na 4 poziomie. Więc liczę, że przynajmniej jakieś czary będzie miała. Przydatne artefakty, to jest w ogóle ciekawe, ciekawy gość. Bohaterowie odwiedzający miasto. Dobrze, w takim razie ona odwiedzi to miasto. Okej. Okay. Czy 32 za golda ile? Za 4000, za 20 tysięcy, o kurde. Ładnie. O, ciekawe. O, i buty trupa, które są naprawdę zarąbiste. Wiecie co, ja to kupię. Ja to kupię i to zaraz przerzucę do Sandro. Sandro jest i tak w okolicy. Bo za sekundkę dosłownie, tak jak powiedziałem, to zrobimy, bo na razie no, jesteśmy, jak widzicie, w bardzo kiepskiej sytuacji. Kurde, ten pomarańczowy, ile on ma bohaterów? Jeśli każdy z tych bohaterów ma aż tyle jednostek, to będzie dla nas masakra, naprawdę. Ale to może być problem i to dosyć duży. Wiecie, ja spróbuję inaczej, zrobię tą babkę, wyciągnę stąd. Niech ona podjedzie, jak najbliżej Sandro się da. A może da radę nawet do niego podjechać bezpośrednio. Więc Maria się nauczyła od niego. A, to są buty trupa. A czy on ma już buty trupa? W sumie to tak czy tak jak to rozłożę, to zupełnie mi to nic nie da, tak? Nie, a okej. Okay. To buty trupa są od czegoś innego, tak? Od tego płaszcza, tak? Tak, te buty trupa są od płaszcza, ale spoko. W takim razie mamy podniesioną zdolność nekromancji. 24 tysiące to jest sporo, ale tak jakby nas to nie boli, bo w chwili obecnej tak mamy takie przychody, że... No sami wiecie i sami zresztą widzicie. Że spokojnie możemy sobie z tym docierać. Coś tutaj pomarańczowy przejął, nie. Ma tylko tutaj bohatera. Tego gnojka, który cały czas mi tutaj przeszkadzał. Czy w tym mieście coś możemy? No nie, no rekrutacja już jest zrobiona na maksa. No to w takim razie czekamy, tylko pozostaje nam czekać, tak? Przydałoby się, żeby były przyspieszone trochę te ruchy przeciwnika, bo szczerze mówiąc to nie są mi zupełnie nie jest mi to potrzebne. Niestety to trochę trwa. Zmierzyć tych bohaterów to jest tutaj miliardy. Wręcz. To jest kolejny przeciwnik i on już nie ma wcale jakoś ultra dużo jednostek, więc można byłoby go zabić od razu praktycznie. Ja też spróbuję zrobić. O, pięknie, jeszcze mi walnął w ten, w balistę. Bardzo mądrze w ogóle. Zrobił z tymi smokami, ale tak czy no, jest przegrany, tak, jakby na to nie spojrzeć. Myślę, że zniszczę większość. O, zrobiłem większość rzeczywiście. Tych pisemnych Pegasów. Natomiast teraz spróbuję zawalczyć z tymi smokami. Wiecie co, najpierw zniszczę mu może... Nie, dobra, inaczej. Najpierw atakuję w jednorożce. One mogą być problematyczne. Teraz smoki, bo on nam blokuje te dwie jednostki. I uciekł, okej. Okay. 32 stracone... 32 stracone acylisze i są też przywrócone od razu. Czy ekspert logistyka... Okej, okay, zwiększyłeś punktu bohatera. Przez chwilę pomyślałem, że on tylko na morzu i to było takie... Jest maria, co ja zrobiłem z tą jedną postacią. Dobra, w takim razie Sandro, nie wiem, może przejechać tutaj. No to jest jedyna sensowna rzecz. To jest monolit przejścia czy monolit wyjścia? Monolit przejścia, więc chyba się nim udamy gdzieś. Ona niech wraca, tak jak powiedziałem, do zamku z powrotem. Okej, okay, no ma sobie całkiem niezły artefakt, powiem szczerze. Moim zdaniem przynajmniej niezły artefakt. Brązowy pomarańczy. Powiem szczerze, że ten jasnobrązowy też jest taki średni, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o kolor. Uważam, że powinien być inny trochę, no ale cóż. Tak wybrali twórcy, więc niech tak będzie.
Zastanawiam się tylko, czy pójść tutaj najpierw. Dobra, pójdę do tego monolitu przejścia. Halo, ale proszę, proszę tutaj przyjechać. I zobaczymy, co tutaj zrobimy dalej. Ja mam jakieś meduzy, które rozwalimy raz, dwa praktycznie. Myk. I myk. Najgorsze jest to, że od początku odcinka praktycznie nie zwiększyłem ilości swoich jednostek. To mnie troszkę martwi. Mam nadzieję, że tutaj będziemy mogli się dostać jakoś do tych miast podziemnych, przynajmniej do jednego z nich. Czy on ma skrzydła? Czytałem pomarańczowy, miał skrzydła i właśnie sobie przeleciał przez góry. Jeśli tak, to ja chcę ten item, ja chcę bardzo ten item. W takim wypadku. Tak, chcę zaatakować te Pegazy, bo ich jest, że to jest 72 Pegazy? 76 Pegazów nawet. I 72 tylko. Więc to jest worth it, tak, bo dostaniemy z tego no, co najmniej 20 arcyliszów, jak nie więcej. 35, nawet lepiej. Czyli dostaniemy około no, 40-50% coś tego typu. Tego co widzę. Nice. No martwi mnie to, co się dzieje. Źle się dzieje tutaj u mnie. A to brązowy sobie przeleciał, tak? Mi się wydawało, że pomarańczowy. Czekajcie, bo już dostaję głupawki po prostu. Ja chcę powierzchnię, co łaska. To tutaj jest. To jest brązowy, tak? Tak. Sporo grupa, horda, sporo kilka. Niedobrze. Oni nam odbiją ten zamek. Ja nie mogę go bronić, bo po prostu nie mam jednostek. Bardzo kiepsko. Bardzo kiepsko. Akademia Wojny, niech będzie. Dodatkowy exp. Czy na level up albo coś. Niestety nie. Dobra, w tym momencie wracamy do Sandro. On i tak już tam wróci, nie wróci, chyba że ma czary. Czekajcie, zobaczmy w ogóle, czy mamy czary. Zasoby ziemi. Aura artefaktów, ukrycie. I wizję. Też nie. Też mi to nic nie da raczej. Tawerna, no. Super, ale nie potrzebuję tawerny. Kolejny gówno monoli tak naprawdę, jakby na to nie spojrzeć. To mi jest zupełnie niepotrzebny, niedobrze. Że wiem, że może powinien był po prostu patrzeć na mapie, gdzie to jest i tak dalej, no ale wiecie, co mi chodzi. No i tak jak się spodziewałem, jest atak przeprowadzony na mnie. Ze smokami czekam. Mantikory mogą zaatakować, ale szczerze mówiąc to dużo nie zrobią. Ale nie stracę te mantikory. To są skorpikory. O, świetnie, że trafili w bramę za pierwszym strzałem. O, jasny gwint, dobra. Harpie, atakujcie na te centaury, ale wróci się jak najszybciej też. 11 zabitych. Czy mi spowolniło tej szybkość ruchu? Nie, szybkość animacji jest na maksa, okej. Okay. Dobra, idziemy. Jakieś podobno mi się wydaje, że mi zwolniły te animacje. Dobra, atak... O, świetnie. Ten atak tych też mi niewiele dał. Tych łuczników. Jest bardzo słabo. Bardzo słabo. Jeśli chodzi o nasze jednostki, nasze możliwości. Niedobrze. 105 obrażeń mogę mu zadać, tak? Chcemy zaatakować z frontu. Dobra, na razie musimy tam blokować jakoś. Jasny gwint. Nie, to jest GG. To jest GG. My straciliśmy kolejne miasto teraz. Jest bardzo kiepsko. I problem jest taki, że ja z Sandro nie mogę po prostu z żadnego bohatera przeciwnika trafić, tak? Nie mogę na nich się, wiecie, akurat trafić na nich, żeby ich zabić. Żeby z nimi akurat walczyć konkretnie. Co, że gdzieś tam jeżdżę, że no, jeżdżę, ale to tak jeżdżę, że nic, na nic nie trafiam, a oni cały czas sobie odbijają moje miasto. Ja muszę ten proceder zatrzymać, bo to już się zaczyna robić przegięte. Że 3 godziny po prostu czekamy na turę przeciwnika, kiedy my po prostu nic nie robimy praktycznie w tym czasie. W ogóle niebieski jeszcze nie padł jeszcze chyba. Ja dobrze pamiętam. Widzimy wiewiórki, super. Nie wiem, czy mi coś pomoże. Tak, niebieski nie padł, dobrze myślałem. O Lord Alaris, albo Alaris, jak to woli. Akurat ten, którego miałem pokonać. Tutaj oczywiście reputacja na maks, no bo nic innego nie pozostaje. Tak, super. Koniec. No i się cofa, tam gdzieś ucieka. Będę go gonił na ile będę mógł, tak? Spróbuję odbić też to miasto brązowemu. To się już zaczyna robić naprawdę przegięte. Ja dwa odcinki już praktycznie tutaj walczę o te głupie miasta. Dobra, jedziemy na niego znowu. Że na razie jeden na niego, tak? To jest jeszcze brązowy gracz, z którym też sobie poradzę bez problemu, myślę. W mieście pewnie ma trzeciego bohatera, więc... I don't care. Zobaczymy, co się nam uda zrobić. Ja mam plus 30% tak z logistyki, dodatkowych bonusów do szybkości, tak? Więc to jest całkiem sporo. Myślę, że jeszcze wstąpię po drodze do tego złoża rudy, żeby tutaj to załatwić. Bardzo się tutaj źle dzieje, naprawdę. Możecie mi wierzyć, bardzo źle się tutaj dzieje.
Tam nam w ogóle już jakiś bohater podjeżdża i to jest... Boję się tego, szczerze mówiąc, trochę. Chciałem być szczery. Jest niebieski. Tam aż... O Jezu, ale on odjechał. Uhu. A to kiedyś zaatakuje brązowego, skoro jest po drodze. A na niebieskiego się i tak wezmę i... Wezmę, bo on jest tam, jakby, no jakby nie spojrzeć, jest po trzasku trochę. Okej. Okay. Obrażenie martwiaków. Znaczy obrażenia, zaraz zrobimy wszystkie martwiaki, jakie mógł. Spoko, nie boli mnie to. To ja tak na wszystkie te trzy jednostki w okolicy. A tak na, w sumie na smoki. A tak na smoki, na smoka w sumie. A tak na te jednostki. Muszę pamiętać, że chociaż jedno zostawić dla smoków jeszcze też. Które potem oberwały. Dobra, teraz zrobię to w sumie. Przepraszam, to jest dla smoka i dla smoków. Tylko jeden smok. Okej, okay, trochę mi się obrywa cały czas, ale raczej po tej turze jest koniec. Więc odbijam sobie to miasto, skończy się zabawa, bo to już jest po prostu przegięcie, tak jak powiedziałem. Tylko naprawdę ja tylko po cztery te enty, to są enty, już. Tylko po cztery te enty zabijałem, masakra. Strasznie niewiele. 25 załatwionych. O, właśnie, buty trupa dostaliśmy kolejne. Ekspert magia ziemi, myślę. Spoko, załatwione. Zbieramy ten tartak po drodze i jedziemy na tego gościa zaraz. To już jest, tak jak powiedziałem, przegięcie jakieś totalne. Czy tutaj nam się tak, na razie nam się rzucają te nasze strony już powoli. Przeciwnicy i to będzie ciężkie, jeśli zaatakują na Finasa. Tak jak powiedziałem, Finas nie ma praktycznie armii. Praktycznie dlatego, że no ma jakąś tam, ale to jest naprawdę mała armia. Okej, okay, atak. No i piękny, byle jaki cmentarz, prawda? A, dobra. Jak Alarista w sumie zabijemy, to całkiem będzie duża strata myślę, dla niebieskich, bo teoretycznie chyba, jak się nie mylę, niebiescy właśnie na tym w tym pokładają większość swoich możliwości. Nie, w sensie, bo jakby to nie spojrzeć, to jest główny przeciwnik nasz tej misji konkretnej. Walimy w te smoki, bo się niedobrze robi tutaj. Bardzo niedobrze nawet bym powiedział. Bo to jest bardzo słabo w sumie. Zobaczcie, jak nam się oberwało. Dobra, okej, uciekł. Spoko. Uciekł. To jest git w miarę jeszcze. Ale powiem szczerze, że trochę nam by tej szkód wyrządził. Gdyby tylko był. Zobaczmy, jak tutaj wygląda ten fioletowy. A, dobra, na tego fioletowego można atakować, bo on widzi, że tam ma byle jakie jednostki tylko. Więc Finasie, proszę cię, zaatakuj go. Finasie, drogi gruba, się zaatakuj na tego gościa. To jeszcze brązowy jedzie z też raczej małą armią, więc spoko. Mi nawet nie zaboli. A, okej, on sobie tylko przejeżdża cały czas. Znaczy, najbardziej boli to, że oni sobie tak właśnie przejeżdżają cały czas. I po prostu, no jakby mógłby nam stawić garnizon jakiś, tylko że no nie ma możliwości za bardzo takich fizycznie, po prostu te możliwości są małe. Dobra, trzeba wyjeżdżać stąd, myślę. Jest tutaj wyjazd. Aż tutaj musiałbym dojechać, żeby stąd wyjechać. Chyba, że mogę tędy? O, mogę tędy. A nie, dobra, okej, to mi nic nie da. Ważne. Muszę jechać tak czy tak tędy. W końcu muszę tam porobić porządki, bo to już jest przesada. Pomarańczowy gracz ma. To fioletowy ma to, no kurczę, taki syf się tutaj porobił, tak jak mówię. A on już teraz nie wiedział, będzie się z nami biła, bo koniec, kropka. No powiem wam, że cały odcinek praktycznie spędzony na tym, żeby... No w sumie nic nie zrobiliśmy praktycznie, tak? Cały czas się bijemy z bohaterami. Cały czas się po prostu tłuczemy, gonimy. Wydawał w kotka i myszkę tak naprawdę, no. Dobra, atakujemy na niego, no bo nic innego nie pozostaje moim zdaniem. 320 to zabijemy obie, 320 to zabijemy oba. Prawdopodobnie. Nie zwróciłem uwagi na najniższe obrażenia możliwe, jakie miałem do zrobienia. Tutaj zaraz zniszczymy te centaury. A, okej, okay, świetnie, że ich nie zabijemy wszystkich. Okej, okay, uciekł, nie ma problemu. Zbieramy nasze rzeczy. I wracamy do... Aż nie wiem, ten staw z klejnotami by się przydał odbić. O, niedobrze. Oj, niedobrze. W tym momencie chyba stracę miasto. A żeby je odbić, to już będzie przewalone absolutnie. Bo pamiętajcie o tym, że mamy tam trzy wieże ucznicze, tak? Więc, a nie, w sumie będziemy mieli drugie miasto, ale nie będziemy mieli tego miasta naszego głównego. Jeśli się tutaj zaczną panoszyć przeciwnicy, będziemy już w ogóle przewalone. A ja przynajmniej dwie tury spędzę na tym, żeby wrócić teraz. Sandro. Okej, okay, kolejny Oxy akurat. Kolejny bohater, chciałem powiedzieć, przeciwnika. Tutaj ten się cały czas panoszy. Malekit. Czy Melkit może? Nie, bardzo ciężko mi, ja mówię, idzie z wymową, bo nie wiem, nie znam po prostu wymowy, jaka powinna być tutaj. Boję się, tutaj coraz bardziej o to, co się dzieje. Zaczyna być przesada totalna. Okej.
Pierwsze, że to myślę, że atak na zombie. Atak na zombie znowu. Kościeli. Wampiry. W upiornych rycerzy. Przepraszam, w czarnych rycerzy jeszcze. Nie, upiornicy są ok. Upiornych rycerzy w lisze. Tak, i dziękuję, koniec. I tak uciekł, i tak uciekł. No to było dosyć oczywiste, że to będzie ucieczka z jego strony. Chcą się przyłączyć, dawajcie. Ok, nie możecie przyjść. No, znaczy. A, no tak, bo ja tutaj mam przecież same arcylisze. Ale teraz to przynajmniej zwiększyłem liczebność mojej armii rzeczywiście jakoś sensownie. Okay, wyeksplorujmy przede wszystkim tę część mapy, żeby wiedzieć, co się tutaj znajduje, bo to zaczęło być naprawdę już przerażające, co się tutaj dzieje. Czy ktoś tutaj na górze? Tak, jest jeszcze cholera pomarańczowy gracz, już się tutaj dostał. No, jasny gwint, no. No i naprawdę tak mnie trafia, bo ja nie mogę wyfarmić sobie armii na spokojnie. Żeby oni mi tutaj nie przyjechali i nie rozwalili wszystkiego. Tak, chcę rekrutować wszystko, co się da. Teraz nody to walić, bo nie są mi potrzebne. Też ta armia moja to jest śmiech po prostu na sali. Wyrekrutujmy oczywiście ją również i w naszym nekromanckim mieście. Malekita załatwmy, bo to jest... Ludzie, no to się zaczyna robić już tragiczne wręcz. A tak, dziękuję. Tam się poszli walić. To kolejna jednostka, która poszła się u nich walić. Patrzę na czas, no już powinniśmy kończyć, ja chcę jeszcze chociaż tą bitwę zakończyć, żeby ten odcinek... Znaczy on był trochę bezcelowy, jakby na to nie spojrzeć. W sensie, bo nic nie zrobiliśmy, tak? Nie poszliśmy zupełnie do przodu. Mamy dwa miasta, ale teraz i tak jedno z nich straciłem prawdopodobnie. Więc ja się tymi smakami wycofam, bo to nie ma sensu. Po prostu, żeby się tam bić. Ale teraz tak, użyję fali śmierci w ogóle. Nie wiem, dlaczego tego jeszcze nie zrobiłem wcześniej. Tutaj atak na tą jednostkę, tutaj uderzy wszystkie trzy. W sumie chyba nieważne, którą jednostkę bym nie zaatakował, to i tak by walnęło pozostałe dwie. Wycofują się, ja straciłem 90, dostaję 20, no właśnie, i to jest problem. Kolejny duży problem mój, że cały czas jestem na minus, jeśli chodzi o Finasa. Znaczy, no wiadomo, on też jak tych walk nie ma jakoś ultra dużo, ale nadal jesteśmy na minus. Dobra, dokończmy tą turę, zobaczmy, co się dzieje. Ojejku, co to się podziało przed chwilą, jak ten niebieski zaczął jechać. No i jednak dobrze myślałem, że po zakończeniu tej tury to się dobrze dla nas nie skończy. No. Też GG, praktycznie. No, mi się wydaje, że jestem przegrany w tej bitwie. 11 smoków złotych. O jest. Ten szacunek, ale zaczyna się martwić naprawdę o to, co się tutaj dzieje, bo boję się, że tej misji po prostu nie przejdziemy. I będę musiał restartować całą misję, która już trwa od dwóch odcinków. Czemu nagranie tego od nowa, to jest dla mnie masakra. Będę mógł to, nie wiem, wiecie, jakoś przesunąć do takiego momentu, gdzie będziemy mniej więcej w takiej samej pozycji ustawionej, w sensie, wiecie, i nagrać po prostu dalszą część jakby filmu na od nowa po prostu przejść tą misję. A czemu nie spodziewałem się, że będzie aż tak źle z nami. Ja się spodziewałem, to jest ostatnia nasza jednostka, dziękuję do widzenia. Okej, mam dwie jednostki, wow. A ja nic nie zabiłem praktycznie. Praktycznie nic, no 17 elfich łuczników i jeden coś tam. To jest wszystko. Niedobrze, bardzo niedobrze tego mówię. Tyle się dzieje tutaj u nas. Jeszcze na tak zobaczcie, ja nie mam praktycznie 1/4 mapy wyeksplorowanej. Zupełnie, wcale. Nie dotknąłem się jej nawet. Więc, no, coraz gorzej może być tylko i nic więcej. Dobra, nie przedłużając, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że możecie stawić suba, dać łapkę. Jeśli wam się podobało też, to rzucić donate'em, jeśli chcecie po prostu mnie tam wesprzeć. No i możecie też wpaść na naszego Discorda, do czego was serdecznie zachęcam, bo tam się fajne rzeczy dzieją. Czasem śmieszne, czasem mniej. No a tak czy inaczej, żegnam się z wami, do zobaczenia i na razie.